Osi Speak Up. Ten podcast powstał z myślą o młodych ludziach, o ludziach, których świat czasami przytłacza i nie wiedzą, jak sięgnąć po pomoc. Możesz dołożyć swoją cegiełkę, kupując dedykowane Osi Vitamin Water, z którego 5% przekazane zostanie na program pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Cześć, dzień dobry, witam w kolejnym odcinku podcastu Oshi Speak Up, rozmów o zdrowiu psychicznym. Dzisiaj na sportowo, ponieważ goszczę ulełoś, która właśnie wróciła z igrzysk, w, o, igrzysk olimpijskich w Paryżu. Cześć, miło Cześć. Cię gościć. I porozmawiamy sobie o sporcie, a szczególnie o kolarstwie torowym, które reprezentujesz. Tak, na wstępie powiedz, jak, jak się dzisiaj czujesz? Jak Twoje samopoczucie po igrzyskach? Czy już zdążyłaś odpocząć? Tak, właśnie już jestem przy końcówce, przy końcówce mojego odpoczywania, już moje wakacje dobiegają końca. W przyszłym mhm. tygodniu zaczynam powoli powrót na rower. I cieszę się, że miałam dość długi okres tego odpoczynku, bo aż cały miesiąc. Okej. Okay. To dość długo chyba jak na no taki okres między e, treningami. Tak, dość długo i przyznam szczerze, że od sześciu lat nie miałam aż takiego e, długiego okresu odpoczynku, że totalnie mogę mm -hmm. robić nic. E, zazwyczaj to było takie maks dwa tygodnie, gdzie pierwszy tydzień faktycznie nic nie robiłam, a później gdzieś tam troszkę mm -hmm. na tym rowerze jeździłam, żeby jednak być w tym trybie treningowym. A tym razem jest zupełnie inaczej i okay. super, się, super się z tym cieszę, bo w końcu no, mogę obudzić się rano i wiedzieć, że nie muszę wstawać, mogę sobie jeszcze dłużej poleżeć, i po prostu zaplanować sobie dzień na spontanie. Mm -hmm. A jak twoje wrażenia z Paryża? Czy jeszcze gdzieś tam pamiętasz ten, ten wyjazd? To na pewno był dla ciebie ważny. Tak, pamiętam i na pewno będę pamiętać długo te igrzyska, tak samo jak igrzyska w Tokio, bo to jednak mhm. jedna z najważniejszych imprez w karierze każdego sportowca. Więc te emocje, które tam towarzyszyły, wszystko, co tam się działo, to zapamiętam do końca życia. Okay. I jak oceniasz swój występ, w ogóle udział w tych igrzyskach? Uważam, że było dobrze. Pojechałam z dziewczynami w, dru w sprincie drużynowym rekord Polski. Byłyśmy bardzo mm. dobrze przygotowane, więc cieszymy się z tego progresu, ale jednak my pojechałyśmy rekord Polski, a świat jeździł rekordy świata i to bieg za biegiem, mm. także dziewczyny były super przygotowane pod te igrzyska, co świadczyły właśnie o, o zdobytych rekordach świata. Dlatego jestem zadowolona, ale wiadomo z niedosytem, bo chciałoby się więcej, mhm. ale tygodnia wiem, że było stać nas na siódme miejsce. I to też nie jest y, złym miejscem, tak naprawdę, bo y, mogę sobie myśleć, że kurczę, czemu nie ta pierwsza, czwórka, piątka, czy miejsce medalowe, mm. y, ale jednak na Igrzyska nie idzie każdy. No jest tak. milion sportowców na całym świecie, a tam jedzie garstka. Więc całe te przygotowania trzeba przejść dobrze, całe kwalifikacje y, olimpijskie, bo tam się nie idzie z marszu, tylko u mnie na przykład y, w kolarstwie y, kwalifikacja trwa dwa lata. Y, y, trzeba być dobrze przygotowanym na wszystkie puchar świata, Mistrzostwa Europy. Mistrzostwa mhm. Świata. Tam się zdobywa punkty do rankingu olimpijskiego i dopiero po zakończonych kwalifikacjach wiadomo, czy dany kraj się załapał. Mhm. No właśnie, bo to nie tylko takie treningi, przygotowania do igrzysk, które, tak jak powiedziałaś, są jedną z tych najważniejszych imprez albo najważniejszą, tylko też właśnie klasyfikacje. Kwalifikacje, które oznaczają po prostu udział w innych zawodach. Co pewnie zawsze jest też jakimś stresem i, i, i takim sprawdzianem, jak to wyglądało? Tak, tak jak wspomniałam, nasze kwalifikacje trwają dwa lata i my już wiemy, że my się szykujemy do tych igrzysk, mhm. że tam mamy mieć najwyższą formę, ale jednak no, musimy na tych wszystkich. W zawodach wcześniejszych, kwalifikujących by gdzieś tam w tym topie, żeby te punkty zdobywać. Mhm. Więc tak jak też mówiłam, te wszystkie odpoczynki, które miałam po głównych zawodach, one nie były długie. One były takie, żeby tylko szybko złapać oddech i szybko wrócić z powrotem do roboty, żeby nadrobić to, co w cudzysłowie oczywiście straciłam szykując się do, do danych zawodów, bo wiadomo, przed zawodami w okresie startowym ja już nie trenuję tak mocno, mhm. tylko to już jest rozkręcenie nogi, zejście i więcej jest odpoczynku niż tego treningu. Więc okay. mimo zawodów, Gdzieś te treningi podtrzymujące, takie głębsze, nie wiem, czy siłowe, czy siłowe wytrzymałościowe, one zawsze gdzieś tam się wypalają, że trzeba później to nadrobić. Mhm. No tak, nie możesz też być zupełnie zmęczona przed taką tak, tak. ważnej imprezą. A dlaczego w ogóle kolarstwo torowe? Bo to no nie jest taka dyscyplina, którą każdy może spróbować, każdy może sobie. Znaczy, rower pewnie już tak sam, ale. ale to torowe kolarstwo, dlaczego? Yy, tak, kolarstwo torowe w Polsce jest jeszcze niszowe, aczkolwiek też już jest coraz bardziej popularne. Mhm. Ja jak zaczynałam trenować kolarstwo, to też nie wiedziałam, co to jest kolarstwo torowe. Bo gdzieś tam zawsze się ta szosa w telewizji przewijała, mhm. słychać gdzieś to było o tym. A jak to się zaczęło? Ja pochodzę z Pruszkowa. W Pruszkowie mamy jedyny w Polsce kryty drewniany tor kolarski. A jak on się otworzył, było otwarcie tego toru, wybudowali, no to w Pruszkowie powstawał klub kolarski. Mhm. I w tamte władze tamtego klubu w całym Pruszkowie i w okolicach e, szukali nowego nabytku e, w postaci dzieciaków i jeździli po szkołach i przeprowadzali testy. Mhm. Ja akurat byłam w gimnazjum pamiętam do dziś, że przyjechał prezes tamtego klubu z zawodnikami światowej elity, gdzie tam już nam powiedzieli, że oni byli na Igrzyskach, Mistrzostwach Świata, mają medale, to było dla mnie takie mhm. wow, że taka osoba w ogóle jest blisko mnie i że ja na nią patrzę, to to było dla mnie taka, że gwiazda przyjechała. Okay. I oni przeprowadzili testy na rowerkach, ja już nie pamiętam też o co tam chodziło, po prostu jechałam jak najszybciej, mogłam na rowerze stacjonarnym, i po pół roku wrócili do nas i mm -hmm. mówią, że ty, ty, ty będziesz się nadawać do kolarstwa jak chcesz, to my robimy spotkania z rodzicami. No i tak się zaczęło. Dziadek wtedy poszedł na spotkanie, bo mój dziadek jakiś szermierkę trenował, więc gdzieś tam sport był mu bliski mm -hmm. i mówi, że ja z wnuczką pójdę i, i zobaczymy jak to będzie. No i faktycznie było tak, że ja po tygodniu pojechałam po swój pierwszy rower szosowy. Gdzie tak naprawdę e, wtedy się dowiedziałam, myślałam, że rower to rower, wsiadasz i jedziesz, a mm -hmm. to, że on w ogóle inaczej wygląda, siodełko jest wyżej niż kierownica, e, nie wygląda tak jak damka czy, no tak. czy taki rower miejski, więc ja nawet nie wiedziałam, jak się tam hamuje. Mm -hmm. Ja wsiadłam na ten rower i ja jechałam i zaczęłam krzyczeć, jak to się tym hamuje. Więc mi tam się już te osoby, które były w tym klubie już zawodnikami, śmiali się oczywiście ze mną, nie? że przyjechała mała dziewczynka i nie wie, jak się hamuje na rowerze. No i tak się za... Jak się hamuje, może wyjaśnijmy. Wiesz, to są manetki, nie tak jak w góralu mhm. przed sobą masz te hamulce, tylko na manetkach z boku. Okay. Więc no, ja wtedy pierwszy raz siedziałam na tym rowerze, więc ja nawet nie widziałam, że inaczej kierownica wygląda. Mhm. No. Czyli zaczęło się od szosy. Tak, Czyli tak. Coś tak. Pokrewnego. Tak, zaczęło się od szosy, bo szosa też jest takim głównym treningiem każdej dyscypliny kolasu. Mhm. Czy to kolasu-torowe, czy to MTB, czy przełaj, to zawsze ta szosa gdzieś, gdzieś jest. No i to były na początku takie treningi szosowe, krótkie, 3, 4, 5 km. Wiadomo, już później zwiększaliśmy te dystanse. No i później był pierwszy trening na torze, ale jeszcze nie w Pruszkowie, tylko w Żyardowie. Tam jest mhm. tor betonowy. Okay. Dostałam swój pierwszy rower torowy, bo muszę wspomnieć, że rower torowy i ryszosowy się różni tym, że nie ma przerzutek i nie ma hamulców, mm -hmm. więc my po prostu, to jest ostre koło, więc jak chcemy wyhamować, no to powoli musimy kontrować swoje nogi do tyłu, żeby gdzieś ta prędkość się wytraciła i wtedy spodobał mi się rower torowy. Ja mm -hmm. mówię, boże, ja ten rower rozkręcę, w sensie nogami i on sam potem jedzie. <grym> I później gdzieś, nie wiem, chyba po miesiąc, pamiętam jeszcze, że trybuny na torze kolarskim w Pruszkowie były nie do końca zrobione, a ja już gdzieś tam próbowałam jeździć po tych deskach pruszkowskich. Mhm. To można powiedzieć, że w zasadzie dorastała twoja kariera razem z tym torem w Pruszkowie, tak? tak? tak Bo tak. jeszcze zanim się skończył, to, to ty już też gdzieś to to tam jak próbowałaś. Już tak. tak, dokładnie. I pamiętam, że on był jeszcze taki nowy, pachniał tym drewnem, bałam się na początku wjechać mm -hmm. na, na samą górę, na sam wiraż, a jak już wjechałam na samą górę, to bałam się z niego zjechać, mm -hmm. bo stwierdziłam, że to jest trochę wysoko. Jeszcze patrzyłam się w lewą stronę, gdzie ten spadek jest naprawdę mm -hmm. dosyć, dosyć stromy. Ja do tej pory, jak wchodzę na trybunę, nawet nie naszego toru, tylko gdzieś na świecie, ja patrzę się na ten wiraż tak w dół i ja mówię, Boże, ja po tym jeżdżę? Ale jak się jedzie na torze już na rowerze, to jest zupełnie inna perspektywa i tego się mm -hmm. tak nie odczuwa. No tak, bo też na torze jedziecie pewnie najbliżej tej, tej krótszej. Osi. Tak, 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 lewej strony. No bo to wiadomo jest najmniejszy obwód toru, więc jakby mm -hmm. czarna linia jest takim wyznacznikiem najmniejszego toru mm -hmm. jazdy. Okej. Okay. A czym się wyróżnia kolarstwo torowe od innych dyscyplin kolarstwa? Wiem już na pewno, że rowerem. Czym jeszcze? No, przede wszystkim tym, że wszystkie konkurencje odbywają się w hali, czyli mhm. na to właśnie na torze kolarskim. No, i mamy różne specyfikacje, bo mamy średni dystans i sprint. Ja jestem sprinterką, okay. e, czyli ścigam się w krótkich, e, ale dynamicznych e, mhm. dystansach. Jest to sprint drużynowy, sprint indywidualny, keirin i 500 metrów ze startu zatrzymanego, ale od tego roku czy od przyszłego roku, e, przyszłego sezonu ma już wejść jeden kilometr, czyli tak jak w, w przypadku mężczyzn. I jeszcze jest średni dystans, gdzie to już są takie dłuższe dystanse, i tam się ścigają też osoby, które na co dzień ścigają się na szosie. Mhm. I czym się różnią te dyscypliny, które wymieniłaś od siebie? Moje dyscypliny? Tak. Znaczy masz na myśli konkurencję, żeby opisać, tak, tak, tak. tak? No sprint drużynowy, no to jest, jedziemy jak w drużynie, jedziemy w trzyosobowym mm -hmm. składzie. Zaczynamy od tego, że stoimy na starcie, na linii w trzy obok siebie. Pierwsza, y, pierwsza zmiana w tym przypadku Marlena jedzie z maszyny startującej, która ją trzyma, a mnie i trzecią koleżankę trzymają trenerzy. Mm -hmm. No i po, y, oczywiście to jest konkurencja czasowa, czyli kto to najszybciej, która drużyna pokona najszybciej swój, swoje trzy rundy wygrywa. Jest tak, że na start startujemy, ale pierwsza runda, pierwsza zmiana musi nas rozpędzić jak najszybciej. My w kolejności siadamy za pierwszą zmianę i później pierwsza osoba, jak już przejedzie pierwszą rundę, daje do prawej, czyli daje zmianę i schodzi, już kończy swój wyścig. Później ja jadę swoją drugą zmianę jak najszybciej, rundę, po swojej mhm. rundzie też daje do prawej i kończę swój wyścig. No i trzecia zmiana jedzie jak najszybciej swoją rundę. Okay. Czyli nie przekazujemy sobie żadnej pałeczki ani nic, tylko no tak, by każdy, ta, każdy ma po swojej rundzie do, do przejechania jak najszybciej. Mhm. No i to jest takie trzy rundy mhm. na czas. Ja słyszałam, że Kalin jest twoją ulubioną. Tak, lubię Kalin i to jest taka dosyć specyficzna konkurencja, ponieważ y, towarzyszy nam Dernista, czyli y, mm -hmm. pan, który jeździ na Dernie na, na skuterze i przez trzy pierwsze okrążenia rozpędza nas do określonej prędkości 50-55 na godzinę, po czym zjeżdża, i my kolejne trzy okrążenia ścigamy się już między sobą. Ale to też nie wygląda tak, że Derna zjeżdża i my. Mhm. Jedziemy jak najszybciej, tylko to jest takie, że my jedziemy do przodu, ale musimy oglądać się też do tyłu. Patrzeć, mhm. które co zawodniczki e, chcą zrobić, żeby one nas nie zaskoczyły. Bo mhm. to też jest taka specyfika i taka technika jazdy, że ktoś cię mija, ale my już wiemy, że ktoś nas mija z większą prędkością niż my mamy. A ciężko jest nagle wstać i rozpędzić się do tej prędkości, no bo ta osoba już nam znacznie ucieka. Mhm. Więc tam jest sporo adrenaliny i wszystko idzie na żywioł. Można mieć zaplanowane, co zrobię w tym biegu, za kim pojadę, ale podczas jazdy może się okazać, że to nie był dobry pomysł, bo nie wiem, ta zawodniczka, która jest najmocniejsza z biegu, ona po prostu sobie czeka na samym końcu i wie, że jest na tyle silna i mocna, że na ostatnią rundę, jak dopiero mhm. zacznie wychodzić, to dojedzie. Mhm. Więc ja już parę razy też tak miałam, że miałam w głowie już założony plan tego wyścigu a wcale to dobrze nie wychodziło. Także ja teraz już się nauczyłam tak, że mnie, wiem mniej więcej na kogo patrzeć w biegu, mm -hmm. ale idę bardziej tak na spontana. Okej, okay. no właśnie, bo tutaj brzmi jakby to była taka taktyka, tak. też istotna. Czy zawsze tak jest, że właśnie jakoś, no nie chodzi tylko o tą szybkość, ale właśnie o jakieś, jakąś taktykę, jakieś techniczne? Tak, często zdarza się tak, że jest osoba dużo słabsza, ale super, pojedzie technicznie bieg, no i potrafi wygrać z mocniejszą osobą. Mhm. Więc tak już było nieraz. I no, to jest sport, gdzie tam naprawdę osiągamy wysokie prędkości. No i ciężko jest czasami wyjść, bo czasami przegrywa się mhm. o po prostu milimetr. Okej. Okay. A jakie prędkości rozwijacie na torze kolarskim? Takie 70 na godzinę. Mhm. Już podczas wyścigu. Na treningu wiadomo, są to prędkości wyższe. Ja swój rekord mam 82,3 na godzinę, więc ja... Tylko, że to już jest wtedy mm. e, na takim ćwiczeniu, gdzie motor nas rozpędza. Moim zadaniem jest utrzymać jak najdłużej motor. Czyli jesteś w tym tunelu. Jestem w tunelu aerodynamicznym i jak kiedyś pierwszy raz poczułam tą siłę odśrodkową, jak ona mnie wgniata w ten wiraż mm -hmm. już przy dużej prędkości, to ja mówię, ja się bałam, że ja kaskiem głową zahaczę o ten, tą ścianę. Okay. To było coś niesamowitego i to jest taka adrenalina, że ja do tej pory, jak jadę to ćwiczenie i czuję, mhm. to ja mówię: Wow, ale super. Okej, okay, czyli podobać się ta adrenalina. Tak, tak, tak. Mhm. No, myślę, że to właśnie ta adrenalina to jest coś, co nie to, że tylko ta adrenalina mnie trzyma przy mhm. sporcie, ale to sprawia, że, że mi się chce więcej tego trenować, bo to jest takie, że no na co dzień takie uczucie nie ma. Okej. Okay. No właśnie, a może szukasz też jakoś jeszcze poza sportem tej adrenaliny i lubisz to generalnie? Czy sport już daje ci to zaspokojenie? To znaczy, powiem tak, że sport zajmuje większość mojego czasu i wolnego i niewolnego, więc mhm. ciężko jest mi znaleźć czas na inną adrenalinę. Więc okay. jak mam, jestem w takim <laughs> stricte treningowym okresie, więc jak mam wolne to korzystam z tego, żeby odpocząć się zregenerować. Czyli wtedy na przeciwwagę szukasz jakiegoś spokojnego, czegoś spokojnego i, i jakiegoś relaksu. Yy, tak, i mam taką jedną rzecz, która mnie relaksuje, lubię piec. Yy. I lubię spędzać czas w, kuch w kuchni. I właśnie często mam tak, że jak mam dzień wolny i mówię, odpocznę sobie dzisiaj, to nagle w głowie rodzi mi się pomysł, a może upiekaj dzisiaj to? Albo idę zobaczyć, jakie mam produkty mhm. i sobie coś z tego robię, i zauważam, że to mnie jakby relaksuje, bo nie myślę o kolejnych treningach, czy o tym, co było wczoraj na treningu, czy co mnie czeka. Tego po prostu ja się głową zajmuję mhm. e, w tym, co mam zrobić, jak mam to upiec, i że ja zauważam, że to jest coś dla mnie okej, okay. takiego mhm. relaks relaksującego e, pomiędzy treningami. Też, też pewnie trochę adrenaliny może być w, takiej, w takim e, hobby, bo jak coś ci się nie przypali, to. Tak, a już czasami też robię tak, że robię coś na oko i mówię: eksperymentuję, mhm. dodam czegoś więcej, czegoś mniej, coś dodam inny składnik, żeby zobaczyć, co z tego wyjdzie. To też mam takie, boże, tylko żeby to wyszło, żeby to wyszło. <laughs> Czyli jest już to napięcie takie. Tak, ale to, to jest coś, co sprawia, że odpoczywam psychicznie. Mhm. A wróćmy jeszcze do tej adrenaliny, bo zastanawiałam się, czy. Właśnie ta specyfika kolarstwa torowego to, że osiągacie takie duże szybkości, że no jest to też taka dy dynamiczna konkurencja, w przeciwieństwie do na przykład właśnie szosy, gdzie jedzie się bardzo długie dystanse. Hmm, czy jest coś takiego, co sprawia, że możesz trochę tak poddać się tej adrenalinie, czy właśnie temu takiemu szybkiemu uczuciu i może jest w tym... Jakieś zagrożenie? Czy masz czasami poczucie, że, że jakoś cię to przebodźcowuje, że, że za dużo jest tego, tego napięcia, tych zmian? E, tak chyba nigdy nie zwróciłam na to uwagi. E, za bardzo czasami mam e, takie myśli, jak jadę pod samą bandą, mhm. że. E, co by było, gdyby na przykład, bo wtedy jadę za motorem. I co by było, gdyby na przykład teraz, nie wiem, zabrakło powietrza w skuterze i on by się zsunął. Mm -hmm. Mam takie, co by było gdyby, okay. ale jakby z tyłu głowy mam, że a zawsze mogę się złapać bandy z prawej strony albo odbić i ominąć ten motor. Ale to też jest taka trochę adrenalina, no bo jakby mój trening, takie ćwiczenie zależy tylko ode mnie. Okay. A wiadomo, że jakby e, przypadki e, ze sprzętem też e, są różne. Mm -hmm. e, więc no, przy takiej prędkości, nawet jakby się coś stało, no, to jest e, no, lepiej o tym nie myśleć, ale mam z tyłu głowy mm -hmm. coś takiego, że. Jakieś takie poczucie zagrożenia. Tak, poczucie zagrożenia, e, ale no, no, staram się o tym nie myśleć. Mm -hmm. A na ile właśnie już może bardziej przy startach, na zawodach czy mistrzostwach ważna dla ciebie jest też taka rola właśnie takiego mentalnego przygotowania do, do tych treningów? No bo tak jak wcześniej mówiłaś, to, to zrozumiałam, że istotne jest też właśnie z kim jesteś w danym wyścigu, jakie są te osoby, jakie są predyspozycje tych osób, czy tutaj właśnie taka trochę taktyczna strona, czy czasami wkrada się jakaś panika, stres. Na pewno panika i stres y, towarzyszy, towarzyszy podczas y, zawodów czy nawet samych mhm. y, treningów. Y, no ale trzeba sobie jakoś y, z tym radzić. I jakby staje na starcie i na przykład też taka presja, że chcę wygrać, bo po to tu przyjechałam, mhm. y, to wiem, że wynik nie zależy tylko ode mnie, bo każdy przyjechał po, po wygraną i każdy chce osiągnąć jak najwięcej, więc jakby. Y, no nie wiem, ja na przykład nie słucham muzyki podczas mm -hmm. treningów czy, czy zawodów czy podczas rozgrzewki, bo na przykład muzyka wprowadza mnie w takie um, w takie emocje, że ja się nie skupiam na starcie, tylko ona wywołuje u mnie zupełnie inne emocje, mm -hmm. trochę rozpraszam. Tak, które mnie trochę rozpraszają. I mm -hmm. kiedyś właśnie dostałam zapytanie, a dlaczego ty nie słuchasz muzyki nie masz słuchawek na, na uszach? A ja tak okay. mówię. Ale to coś tak złego, że ja, ja nie słuchałam muzyki, i nie wiem, po prostu nie, nie czuję kiedyś, jak zaczynałam trenować, e, słuchałam muzyki na szosie czy tam na innych treningach, bo każdy mhm. tak robił. Ja mówię, no bo może jak każdy tak robi, no to ja też powinnam tak robić, tak? Bo dopiero uczyłam się tego wszystk tych wszystkich no tak. e, części treningowych i przygotowawczych do, do różnego, do różnych etapów. E, tego sezonu, więc też słuchałam muzyki, ale ta muzyka właśnie zaczęła mnie wybijać z tego rytmu. Mm -hmm. Ona mnie zaczęła denerwować. Mm -hmm. Więc ja, jakby, jestem osobą, która nie słucha tej muzyki, no bo na przykład mnie to nie, rozprasza mnie. Mm -hmm. Okej, okay. czyli wolisz być w takim skupieniu i w takim, takiej uważności na to, co faktycznie robisz, czyli pedałujesz w jakiś sposób? Tak. Wtedy Twoje myśli też się ukierunkowują na, na to. Na ale tą wte aktywność? Wtedy nawet jak y, jesteśmy na zawodach i ja widzę, co się dzieje dookoła, nie wiem, tam się obejrzę, żeby nie wiem, ktoś krzyknął, mm -hmm. tam coś komuś spadło, no to też się popatrzę. E, w słuchawkach bym tego nie zrobiła, bo, byłabym bardziej na pewno zamknięta y, w sobie, ale ja nie potrzebuję być takiej taki zamkniętą w sobie. Ja lubię się przy startem pośmiać, mm -hmm. bo jeszcze porozmawiać, jakby nie stresować się tym, że ojeku idę zaraz na start, no to ja poker face i nie wiem do nikogo się nie odzywam, bo to właśnie takie zachowanie mi. Bardziej stresują, mhm. bo wydaje mi się, że ja za bardzo, nie wiem, nakręcę się na ten start, że okay. ja wygram, ja to pojadę, a potem na przykład będzie takie rozczarowanie: że jejku, ja tego nie zrobiłam. Mhm. Więc ja do startu podchodzę, staram się podchodzić bardzo na luzie. A masz jakieś takie swoje rytuały przed startem? Y chyba nie. Powiedziałaś że o tym śmiechu, czy to jest tak, że właśnie rozmawiasz z osobami, które też startują w tym biegu, czy, czy właśnie ze swoimi trenerami? To znaczy, jak już siedzimy stricte przed startem, no to mhm. raczej nie ma żadnych rozmów, no bo wiadomo, każda zawodniczka jest skupiona przed swoim startem i one właśnie mają takie rytuały. Moim takim może jedynym rytuałem jest to, że muszę mieć pomadkę do ust. Mm -hmm. To nawet jak już wstaję z ławki i idę na start, no to jeszcze gdzieś tam od fizjo biorę tą pomadkę, ale może też ze względu na to, że strasznie na to, że jest suche powietrze i mm -hmm. się wysuszają te usta. No, ale przy też ale przy tak, prędkości pewnie. Tak, Ale to jest nawet jak czuję, że nie potrzebuję, no to i tak już mm -hmm. wezmę tą pomadkę, bo się lepiej czuję, nie wiem, na mm -hmm. starcie. No to może to być taki mój rytuał, ale tak raczej nie wiem, chyba, chyba nie mam. Może mm -hmm. takim moim właśnie rytuałem jest to, że potrafię z kimś rozmawiać o jakichś głupotach, niezwiązanych nawet ze startem, ze sportem, mm -hmm. no bo to jest takie, które mówię, mnie jakby odprężają. Mm -hmm. A jeśli chodzi o, o trening, przygotowanie już do startu, czy tutaj masz jakąś taką swoją szczególną rutynę? Chyba nie, no bo wszystkie moje treningi przedstartowe, jeszcze jak jesteśmy tutaj na miejscu, no to polegają na tym, że my trenujemy bardziej intensywnie, ale mhm. mniej. My więcej okay. odpoczywamy. Więc no w tym okresie też już wiadomo, gdzieś nie, nie wychodzę, nie wiem, nie, nie chodzę na zakupy, tylko raczej już staram się spędzać ten czas w domu z jakąś książką czy z jakimś serialem. Mhm, okej, okay. czyli po prostu więcej oszczędzasz swoje tak, ciało. Tak, 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 w szczególności nogi. Mhm. A jak wyglądają właśnie takie przygotowania i twoje treningi, bo rozumiem, że mniej więcej te dni wyglądają podobnie, czy tak samo na przestrzeni roku, jedynie zwiększa lub zmniejsza się ta intensywność treningów? Tak, w takim okresie, gdzie jeszcze nie ma tych startów, gdzie robimy tą bazę, trenuję dwa razy dziennie i co czwarty dzień mam taki wolny, luźniejszy, czyli aktywna, aktywny wypoczynek, mhm. czyli przejażdżka na rowerze. Więc ja. Tak, więc u mnie nie ma czegoś takiego, że na przykład niedziela zawsze jest wolna, mhm. tylko w zależności, jak nasz plan treningowy się ułoży, bo trenujemy 3 na jeden, można okay. by powiedzieć. No i zawsze zaczynamy te mikrocykle, mikrocykle siłownią. W drugim treningu mamy starty siłowe na rowerze. No, i tak bardziej skupiamy się na tej sile i na wytrzymałości siłowej przez te trzy dni. A kiedy już się zbliżamy do takiego okresu startowego, do startów, no to już schodzimy z tej siły i zaczynamy bardziej rozkręcać nogę. Czyli właśnie już bardziej trenujemy na torze, na większych obrotach, za motorem, po to, żeby ten rytm wrócił do poprzedniej mhm. wartości, żeby szybko kręcić po prostu tymi nogami na lżejszym obrocie. Mhm. A ten trening siłowniowy to jest też trening całego ciała, czy właśnie skoncentrowany na tych nogach, których najwięcej używasz? Skupiamy się bardziej na nogach, y y mięśni górnych y partii tak raczej y nie trenujemy, jak już no to tak mm -hmm. w własnym zakresie, tak bardziej rekreacyjnie. Mhm, mm okej. Okay. A lubisz też tę partię siłowniową, czy bardziej ciągnie Cię jednak właśnie do roweru? Nie, ja bardzo lubię spędzać czas na siłowni, mm -hmm. y, także y, cieszę się, że nie tylko mamy te treningi na torze, no bo to już mogłoby być trochę nudne, jeżdżenie cały czas w kółko, ale no nie jest nudne. <laughs> bo też moje treningi, jak mówię komuś, że trwają dwie i pół godziny, to nie jest to, że ja jeżdżę przez no tak. te dwie godziny w kółko, tylko no, ja mam ćwiczenia. Mhm. Ja w trakcie y, całego treningu mogę mieć tylko rozgrzewkę, 3-4 ćwiczenia plus rozjazd, ale ja pomiędzy tymi ćwiczeniami czasami potrafię odpoczywać 20 minut. Okay. Dlatego, że każde ćwiczenie jadę na 100%, mhm. gdzie ciało moje mięśnie się zakwaszają, że później po prostu muszę odpocząć, mhm. żeby kolejne ćwiczenie pojechać w 100% zregenerowaną. Mhm. Więc jadę krótko, mocno i szybko. Okej, okay, tak jak w sprincie. A, tak. <noise> A jak wygląda, jak ważna jest dla ciebie drużyna? Bo niektóre konkurencje są faktycznie, tak jak opowiadałeś wcześniej, w trójce. Niektóre startujesz sama, ale no, jest na pewno ta drużyna wokół, kolarska. Jak, jak bardzo jest dla ciebie ona ważna? No jeżeli startujemy w drużynie i trenujemy ze sobą, Codziennie, dzień w dzień przez ponad 300 dni w roku, no to ta drużyna i ta relacja pomiędzy nami na mhm. pewno jest ważna, bo inaczej się trenuje, wiedząc, że mamy wspólny cel, a inaczej by się trenowało do tej drużyny, jakby każda z nas no, nie przykładała do tego mhm. uwagi. Są takie oczywiście okresy, no, nie sposób spędzać ze sobą w pracy tyle czasu, żeby przez cały czas w ogóle nie było żadnych y, kłótni czy, czy coś takiego. Mhm. I też wiem, że w tym okresie, gdzie no, nie dogadam się akurat ze swoją koleżanką, bo nie wiem, któraś przyszła w złym humorze, ktoś komuś źle odpowiedział, więc no, takie rzeczy się zdarzają. I to są takie na przykład przykłady, że jak coś na treningu jest jakaś atmosfera nie taka, no to ja widzę po sobie, że po prostu mi się nie chce. Mhm. Bo mam takie głowie, że. A dobra, no to bez sensu to, to robić, bo nie wiem, bo się nie odzywamy czy coś takiego, mhm. ale to takie są, jest parę dni y, w naszym trenowaniu, ale no całe szczęście jest y, więcej tych y, dobrych. Mhm. Więc uważam, że jak są jakieś na przykład niedomówienia czy coś, to warto to od razu sobie y, wyjaśnić, żeby następnego dnia przyjść na ten trening i wiedzieć, że mamy wspólny cel i swoją. Mhm te wspólne cele, marzenia będziemy realizować razem. No bo de facto na samym końcu, finalnie i tak stajemy na starcie razem. Mm -hmm. No właśnie, ale też czasami rozumiem, że jeździcie konkurując ze sobą, tak, a tak, czasami tak. w drużynie. Jak to jest? Yy, powiem tak, że no, najczęściej spotkamy się ze sobą na Mistrzostwach Polski. Yy, znamy swoje dobre i złe strony, mm -hmm. na przykład w sprzęcie indywidualnym. Ale no też wiemy, że zazwyczaj te Mistrzostwa Polskie są w takim okresie, tak jak teraz za parę dni też mamy Mistrzostwa Polskie, gdzie po igrzyskach każda z nas miała miesiąc wolnego. Mhm. Więc jakby nie to, że nie przykładamy wagi do tego startu, ale wiemy, że jakby naszym celem jest co innego. Mhm. My zawsze się szukujemy pod te Puchary Świata, pod igrzyska, a Mistrzostwa Polski gdzieś tam zawsze idziemy treningowo i my jakby... No, raczej nie jesteśmy do nich przygotowane, bo jak my byśmy miały szykować swoją formę na Mistrzostwa Polski, no to za miesiąc tej formy by nie było, gdzie po, po miesiącu mamy Mistrzostwa Świata. Także mm -hmm. my zazwyczaj te Mistrzostwa Polskie idziemy treningowo i czy któraś z nas będzie pierwsza, trzecia, czy nie wiem, dziesiąta, no to jakby wiadomo, no zawsze chce się wygrać, tak? Więc ten niedosyt i ten, mm -hmm. nie wiem, smutek jest gdzieś, że czemu. Tak, pojechałam, a nie tak, ale całe szczęście trener przypomina, że my się nie szykujemy do Mistrzostw Polski, czas na Mistrzostwach Polski i miejsce jest nieważne, bo my się szykujemy dalej, do ważniejszych startów. A na tych dalszych właśnie zawodach, już na tym szczeblu europejskim, światowym, zdarza się tak, że, że też konkurujecie ze sobą w jednym wyścigu? Czy wtedy już jest tak, taka ale... układanka też czasami się zdarza, no bo jak idziemy z printem indywidualnym, co gdzieś tam też możemy na siebie trafić, jak idziemy Kering, mm -hmm. to też możemy jechać w tym samym biegu. No ale raczej ja nie spotkałam się, żeby, żeby była jakaś taka, nie wiem, nieczysta rywalizacja między nami. Mm -hmm. No bo to jednak fajnie jest, jak my zdobywamy wiadomo, dla siebie zdobywamy jakieś tam, jakieś tam miejsce mm -hmm. czy, czy medal, ale jednak fajnie jak. Gdzieś tam ktoś z naszej drużyny coś osiągnie, no bo to już jest patrzone jako cała drużyna, tak. Mm -hmm. Więc, no, e, ja, jak na przykład najczęściej Kejliń jadę z Marleną, to ja się bardziej stresuję jej startem, mm -hmm. żeby ona weszła, żeby ona się nie wywróciła, niż swoim. Mm -hmm. I właśnie się śmiejemy zawsze, że e, dobrze, że jadę przed tobą, bo się nie będę stresować twoim startem przed moim startem. I ja tak mam, i ona tak ma. Okej. Okay. Czyli wtedy jest loteria, kto, kto tak, pierwszy tak, już tak. ma to z głowy. A jak, w jaki sposób dbacie o to, żeby właśnie ta drużyna była zgrana? Czy to wychodzi jakoś tak samoistnie? Czy też może przyjaźnicie się pomiędzy treningami? To znaczy, właśnie pomiędzy treningami jakoś się tak nie spotkamy, bo czasami właśnie się śmiejemy, że no trenujemy ze sobą dwa razy mhm. dziennie, więc no, gdzieś musimy odpocząć od siebie, bo my no i tak, tak mimo wszystko spędzamy więcej czasu ze sobą niż z rodziną mhm. czy ze znajomymi. No ale ja uważam, że to jest że... my taka też sportowa rodzina pewnie. Tak, 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 ale czy jakąś kawkę wypić razem, czy jak jesteśmy w zgrupowaniu, czy między treningami, no to czasami się zdarzy, tak po prostu żeby posiedzieć i pogadać, nie wiem, o czymś innym niż w końcu o mm -hmm. tym rowerze. Mm -hmm. Więc wydaje mi się, że um, takie chwile też są ważne, no ale też nie trzeba przesadzać, że wszystko trzeba robić razem, no bo to już w końcu może zadziałać w drugą stronę. Mm -hmm. A w jaki sposób też pracujecie właśnie nad tym, żeby ta drużyna sama w sobie była zgrana, czy to jest też rola trenera, żeby właśnie nie było konfliktów, żeby było wsparcie? I rola trenera, i rola też między nami, no bo my już jesteśmy w takim wieku i w tak zaawansowanym mm -hmm. w zaawansowanym trenowaniu, że jakby każda z nas wie, po co tutaj jest? I mhm. jakby, no nie bawimy się w kolarstwo, to już jest nasza praca i my chcemy osiągnąć jak najwyższe cele, więc i my to wiemy, i trener to wie, więc no mówię, jak są jakieś takie niedogadania pomiędzy nami, no to uważam, że to trzeba jak najszybciej rozwiązać, żeby mhm. jak najszybciej zakończyć ten etap. Mm -hmm. Mamy czasami rozmowy takie, że słuchajcie, nie wiem, w ostatnim czasie wyszło to, 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 nie powinniśmy tak robić, bo mamy jeden cel, musimy się zgrać, zapiąć tego pasa, wspierać się razem, żeby po prostu się rozwijać i spełniać swoje marzenia. Mm -hmm. A wróćmy na chwilkę jeszcze do igrzysk, bo, bo tak jak mówisz, to pewnie też na no jednak dużo presji się z tym związało. Nie wiem, na ile. Odczuwałaś to w drużynie, czy właśnie może zupełnie z zewnątrz, od fanów, od kibiców? Znaczy wiesz co, ja takiej presji e, nie czułam i sama sobie też nie nakładałam, bo ja mhm. do tych igrzysk podeszłam jak do innych zawodów typu Mistrzostwa Świata czy Puchar Świata. Nie, nie szłam na trening już tam na miejscu, na igrzyskach czy na i sobie myślałam, bo że to są igrzyska, nie wiem czy kółka olimpijskie są i tego, tylko ja po prostu chciałam do tego podejść, i wydaje mi się, że tak zrobiłam właśnie, że przygotowywałam się do tych zawodów jak do każdych innych, bo mm, nasze treningi przed głównymi zawodami wyglądają bardzo podobnie, nic tam się nie zmienia. Mm -hmm. e Ewentualnie zmieniło się to, że faktycznie to była wioska olimpijska, że na stołówkę było trzeba iść, że było mnóstwo ludzi, nie tylko z Polski, tylko inne dyscypliny nawet były, więc może to było gdzieś takie coś innego, no, ale same treningi już na to, że czy właśnie rozgrzewka przed startem była tak, taka sama, jak zawsze. Mhm. Nic tutaj nie zmienialiśmy, więc no ja jakiejś tam presji z tyłu głowy nie czułam. Mhm. A siedziłaś w międzyczasie jakieś medialne doniesienia, czy komentarze, czy, czy to jest raczej coś, od czego się odcinacie na takich zawodach. Wiesz co, jakoś nie skupiałam się bardzo na tych y, artykułach wszystkich. Jak coś tam zobaczyłam, coś mnie zaciekawiło, no to z ciekawości nawet komentarze sobie poczytałam, <gry> czy nie wiem, czy coś. Ktoś... To źle ja skomentuję. Czy, 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 czy dobrze, ale ja sobie to skomentuję sama w głowie, czy nie wiem, czy, czy z koleżanką, czy z trenerem, ale ja raczej się z tego śmieję i tak jakby, no wiadomo, no chyba, że to byłby jakiś taki duży hejt, no to mm -hmm. już pewnie gdzieś by mnie to uderzyło, ale tak jak czytam, no to staram się to brać po prostu nie do siebie i tak, po, tak, 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 tak lekko, mm -hmm. to po prostu jakby, nie wiem, taką y, atrakcję, że zrobię sobie coś innego i poczytam o czymś innym niż... Okay. Y, niż to, co Ale zawsze. masz do tego dystans. Tak, mam do tego dystans. Mm -hmm. A jesteś też aktywna na social mediach. Y, jak to wyglądało właśnie też w tym okresie olimpijskim, czy przygotowań? Co, co ci dają, daje ta aktywność w social mediach, a może co jest takim zagrożeniem? Ja y, lubię dodawać coś na, na swoje social media i czasami mam tak, że jak przez dłuższy czas nie dodaję, to się po prostu z tym źle czuję. Nie wiem, czy to już jest taka rutyna i przyzwyczajenie, że, że jednak gdzieś, gdzieś tam jestem, ale mnie to na przykład relaksuje w sensie takim, że nie sprawia mi to trudności tak jak na przykład moje znajome coś dodają raz na jakiś czas i one się stresują i się mnie pytają, <śmurz> ej, a mogę tak napisać, a mogę taki hashtag dać, a może ja tego nie dodam, o Boże, ja się stresuję. I mówię, dobra, dawaj, to ja ci napiszę i klikam za nie, żeby to się udostępniło, bo one nie są do tego przyzwyczajone, <śmurz> <śmurz> a dla mnie to już jest taka rutyna, że po prostu lubię to robić, lubię dodawać jakieś napisy, lubię coś tam filmiki kręcić, więc no... To Czyli taka odskocznia też. Taka, tak, tak, trochę taka odskocznia, <śmurz> że po prostu umiem, i fajnie mi to czasami wychodzi, bo widzę, jaka jest oglądalność niektórych mhm. filmików, więc mówię, kurczę, dla mnie to było takie, no może siądzie, może nie, a jednak widzę, że to ludziom się podoba mhm. i to właśnie też jest fajne. Nawet czasami jak ktoś napisze coś miłego, nawet wiadomości prywatnej. No to jest takie, że, że fajnie, że to, co robię, podoba się innym. Mhm. Czyli to jest też taki sposób na kontakt z, tak. z widzami, kibicami. Tak, wiadomo, że. No mój trener zawsze tak trochę stopuje, że wyłącz się od wywiadów. No to wywiadów już nie dawałam nawet przed mhm. igrzyskami, no bo też żeby nie, ktoś nie popował tego balonika, bo też na początku kiedyś, kiedyś, mhm. jak to były takie moje pierwsze mistrzostwa świata i wywiady, no to gdzieś tam ta otoczka medialna dookoła faktycznie gdzieś tam mnie zjadła. Tylko, że ja nie umiałam, mhm. nie umiałam wydawać wywiadów i ja się strasznie stresowałam. Dwa dni przed tym wywiadem to ja już sobie w głowie... Miałam gotowe odpowiedzi. Później, jak ja dawałam tego wywiadu, to sobie myślę, Boże, powiedziałam inaczej mm -hmm. i chciałam. Tak stricte powiedzieć, jak sobie zaplanowałam, że jak mi to nie wychodziło, to ja się już tym stresowałam podczas wywiadu. Mhm. Ale tak wywiad za wywiadem, że ja już się tak trochę z tym e, oswoiłam, że nie sprawia mi teraz problemu, czy ktoś przed startem jeszcze do mnie zadzwoni, bo właśnie tak jak wcześniej mówiłam, ja mogę sobie przed startem pogadać i tutaj też sobie przed startem pogadam i jakby nie, nie sprawia mi to trudności. Mhm. Okej. Okay. Czyli jednak gdzieś tam ważne jest, żeby mieć ten kontakt czy właśnie z fanami kibicami. Lubisz to, żeby właśnie wiedzieć, że ktoś ci tam przed telewizorem chociażby kibicuje? Tak, bo szczerze mówiąc, mi to dodaje takiej energii pozytywnej i takiego wigoru. Mhm. Jak ja na przykład kiedyś też miałam spotkania z dziećmi w szkole. Ja przed pierwszym spotkaniem strasznie się stresowałam, bo ja mówię, miałam całą godzinę lekcyjną. I ja sobie przed tym tak się stresowałam, że mówię: Boże, ja przecież po 10-15 minut opowiem o tym kolarstwie i będzie cisza, no bo co ja mam tym dzieciom opowiadać? A 45 minut zleciało tak w mgnieniu oka, że ta nauczycielka aż już mnie trochę tak mi pokazywała, żeby kończyć, no bo już mhm. ten czas się kończył. I ja z tego pierwszego spotkania wyszłam z taką energią, że ja po prostu na trening pojechałam i ja po prostu byłam szczęśliwa. Mhm. Więc ja lubię gdzieś mieć ten kontakt z innymi ludźmi, poznawać nowe osoby, bo ja wtedy czuję się taka, taka bardziej szczęśliwa. Mhm. Okej, okay. no tak, bo z tego co mówiłaś, to też dużo czasu spędzasz gdzieś tam na torze, na treningach, jesteś wśród ludzi, ale pewnie nie ma aż tak dużo czasu tak, na tak, taką tak. swobodną rozmowę na dowolny temat, więc fajnie, że też jest jakaś okazja poza tym. Tak, miałam też właśnie mogłam sobie to zobaczyć w, na początku tego roku, tak mi się wydaje, że to było na początku tego roku, to był gdzieś grudzień, styczeń, mm -hmm. gdzie miałam taki trochę dołek psychiczny i wszystko mnie irytowało, e, no nie wiem, no głupia rzecz już na treningu, pojechałam nie tak, jak mm -hmm. sobie myślałam, że pojadę, już miałam taki, jest, przykro mi było po prostu, no i ja wtedy nigdzie nie wychodziłam, bo akurat był taki czas, że mm -hmm. no nie było ani wywiadów, ani jakichś spotkań, ani coś tego, i ja pomiędzy tymi tręgami nic nie robiłam. I no po prostu miałam taki dołek, ale sobie mówiłam: Dobra, zima jest, szaro, buro mm -hmm. i ponuro, to pewnie dlatego. A później gdzieś tam zaczęły się moje współprace, zaczęłam wychodzić do ludzi, zaczęłam coś robić, i ja już przestałam o tym myśleć, że ja nic nie robię, tylko przy chyba, mam nadzieję, mm -hmm. że przez to, że właśnie poznawałam nowe osoby, to to dawało mi takiej pewności siebie i takiej energii, że ja no, robiłam się bardziej szczęśliwa mm -hmm. niż jak. No, siedziałam w domu i pomiędzy tymi treningami nic nie robiłam. No tak, bo też taka rutyna jednak może być zbyt monotonna pewnie na jakimś etapie, nie, i, i też jakby fajnie, że to jakoś dostrzegłaś, że jednak. Y to zamknięcie się w takiej właśnie, jeszcze Uli. szczególnie kiedy jest już ciemno i, i nieprzyjemnie tak, tak, na tak. dworze, to, to może być też no, dołujące po prostu. Tak, i już moja znajoma właśnie ostatnio też się śmiała i mówi, że dobrze, że ty teraz tak jedziesz i się spotykasz z jakimiś ludźmi, masz znajomości, bo ja wiem, że jak ty siedzisz tydzień w domu i nic nie robisz, no to ty już masz depresję. Mhm. I to jest chyba prawda. Okej, okay. czyli tak dla balansu czasami tak. trzeba gdzieś tam się przymusić do wyjścia. Wiadomo, wejścia. że no też trzeba gdzieś mieć to, mam gdzieś to z tyłu głowy, że jednak jestem sportowcem i też czasami nie mogę, mm -hmm. y, nie wiem, czy pomiędzy treningami wyskoczyć, czy po treningu, no bo następnego dnia już o 7 rano mam rozruch, więc jakby dbać o to trzeba gdzieś to zbilansować, ale wiem już ze swojego doświadczenia, że mm, takie wychodzenie do ludzi mm -hmm. to jest coś, co mnie też trzyma na takiej mm -hmm. wyższym levelu. A jak to wyglądało w pandemii? Bo też pewnie musieliście jakoś się izolować, albo przynajmniej unikać tych kontaktów, żeby przypadkiem nie zachorować, żeby te treningi no jednak gdzieś były cały czas na takim etapie. Jak, jak to wyglądało? Ja trenowałam przez trzy miesiące w domu. Mhm. Miałam mi rower stacjonarny i swój rower to torowy, więc wszystkie treningi y, wykonywałam sama. Oczywiście y, wtedy spotykaliśmy się na Messengerze z trenerem i ze mhm. swoją koleżanką z drużyny i razem trenowaliśmy w tym samym czasie. Na początku było mi dziwnie, że ja nie wychodzę do ludzi, z nikim nie rozmawiam, tylko jestem zamknięta sama w sobie. No, i wtedy też, jakby można było zobaczyć, czy faktycznie każdy, który trenował sam, mhm. jest na tyle zmotywowany, żeby iść samemu na trening. Bo wiadomo, inaczej no tak. się trenuje razem na hali sportowej, inaczej trenuje się w pokoju obok. Mhm. <laughs> Więc na początku mi było trudno, ale przyznam szczerze, że jak już weszłam w ten tryb trenowania samej sobie, po tych trzech miesiącach ciężko mi było się odnaleźć już z osobami mhm. na torze. Ja mhm. się czułam po prostu nieswojo i ja miałam przez, też po, taki problem przez pewien czas wychodzenia do ludzi. Mhm. Że jakby zamknęłam się w sobie i nie chciało mi się z nikim rozmawiać. No mówię, nie chciało mi się nawet wychodzić, bo tak po prostu nie to, że nie miałam ochoty, tylko. Znaczy, no nie miałam ochoty też, ale wolałam sobie siedzieć sama niż z kimś innym rozmawiać. A jakie były tego plusy, że, tego treningu w domu? No, że nikt na mnie nie patrzył. Mm. <laughs> No i plusy było takie, że miałam sporo czasu na inne rzeczy. No tak, podchodził już... ten czas na dojazdy. To... Tak, 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 więc no ja miałam full tego czasu. Wtedy gdzieś tam w tej pandemii zaczęłam też więcej piec, różnych słodkości, założyłam sobie nawet blog kulinarny mhm. na Instagramie, więc dużo czasu na to też poświęcałam. Ale to było właśnie fajne, że robiłam trening, ten trening zajmował mi godzina półtorej max i to już miałam czas wolny. Mhm. A jak wygląda ten trening w domu? No, bo rozumiem, że nie masz toru kolarskiego, ale wiedziałeś, że masz swój rower torowy. Mhm. E, czy jest jakiś taki specjalny mechanizm, który ci pozwala na nim wtedy jeździć? Tak, mamy rolki takie, na których się też rozgrzewamy przed startem. Stawiamy na, mhm. tym, na tych rolkach rower i po prostu sobie możemy jechać. E, Miejscu na tym rowerze, bo są też takie trenażery do rowerów szosowych, że mhm. tylne koło się zdejmuje i tam podpina się oś, ośkę do tego trenażera. A tutaj jest tak, że cały rower stawiamy na tej rolce i możemy, możemy jeździć, ale też. Nie ja, pewnie jest to trochę trudniejsze, bo musisz mieć balans. Tak, cały czas. trzeba można z tej rolki zlecieć, oczywiście, ale na tym robi, robiłam tympówki właśnie szybkościowe mhm. po, po siłowni, bo też miałam u siebie w domu ciężary ze sztangą, więc na siłownię robiłam normalną, później robiłam właśnie mhm. ćwiczenia szybkościowe na tej rolce na rowerze, ale też miałam rower stacjonarny, taki Monarch, gdzie dorzucamy obciążenia i jedziemy mhm. siłowe ćwiczenia. Okay. Więc jakby zamiast jechać to na torze, to ja to robiłam na tym Monarku. Mhm. A czy z twojego doświadczenia właśnie ten start na igrzyskach w Tokio był później z jakiegoś powodu trudniejszy, a może, a, może, a może wcale nie. Właśnie z tego względu, że, że jednak te treningi były um, inne i nie było też tam kibiców na. Na igrzyskach? Y, to może nie to, że treningi były inne, bo ja trenowałam trzy miesiące mm -hmm. w domu. Później te igrzyska były, a też w trakcie tego trenowania my nie wiedzieliśmy, czy te igrzyska będą przełożone, czy nie, bo cały czas zmieniali te mm -hmm. decyzje. No tak. Później, jak się okazało, że te igrzyska są przełożone, to my stwierdziliśmy, że a to może na plus, bo mamy więcej czasu się przygotować. Ale jednak mm -hmm. cały świat miał więcej czasu na przygotowanie się. <laughs> ale też było to trudne mm, ze względu na to, że my przez półtora roku nie ścigałyśmy się. Mhm, nie było był, innych zawodów? Nie było innych zawodów, okay. bo jak mieliśmy jechać na Mistrzostwa Europy, to akurat nasza cała kadra, my mieliśmy COVID-a. Mhm. Po Mistrzostwach Polski załapaliśmy, więc chorowaliśmy. Później też było ciężko mi osobiście wrócić do tego e, treningu przed COVID-em. Mhm. Więc taki pierwszy starty główne był właśnie na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. No i ja pamiętam, że... Zupełnie inny stres, znaczy ja tego stresu właśnie nie odczuwałam przed mm -hmm. igrzyskami, na igrzyskach, bo ja zawsze miałam tak, że dzień Czyli przed... Czyli łagodniejszy stres, tak? Ja tego stresu w ogóle tam nie czułam, okay. bo ja zawsze miałam tak przed startem, że ja dzień, dzień przed miałam wizualizację, stresowałam się i nie mogłam spać. Mm -hmm. I ja nawet na, w dniu y, startowym, ja jakby już byłam pobudzona i ja już myślałam o tym starcie w ogóle. A w Tokio było tak, że ja mówię do Marylany dzień przed startem, już jak zasypiałam się, mówię: Ej, słuchaj, bo jest, Ja się w ogóle nie stresuję, nie? I tak jakoś mi <gry> dziwnie jest bez tego stresu. Mm -hmm. I w ogóle dobrze spałam. Następnego dnia też żadnej wizualizacji sobie nie robiłam. Na to, że przed startem, jak się rozgrzewałyśmy, ja też po prostu no, nie myślałam o tym starcie i my szłyśmy na start, a ja się wciąż nie stresowałam. Ale mm. ja sobie myślałam, że w sumie to jest ok, bo podchodzę do startu, jak nie wiem, do treningu i wystartuję z czystą głową. Okay. Ale jak my już stałyśmy na tym starcie, i już maszyna zaczęła odliczać od pięciu do, mm -hmm. do startu, jak ja depnęłam w ten pedał, to ja po prostu czułam, poczułam watę w nogach. <laughs> Ja po prostu chyba wtedy ten cały stres w tej jednej sekundzie, nie wiem, wleciał do mojego ciała, że ja tak tepnęłam w ten pedał i ja tak sobie pomyślałam, o, o, coś tu jest nie tak. Czyli to nie było do końca dobre. I to nie było do końca dobre. I na mhm. kolejnych zawodach po tych igrzyskach było to samo, że ja nie czułam tego stresu. Mhm. I ja już nawet jak zapominałam o tym, że ja na dzień następnego dnia będę startować, to ja sobie już sama zaczynałam myśleć o tym starcie, żeby to wróciło do mnie, bo to jednak okay. ten stres był dobry. No tak, bo jest też taka zależność, że jednak ten stres jest potrzebny i do jakiegoś stopnia tak. on jest motywujący, nie, taki mobilizujący. A, a tak to, to, tak jak mówisz, no wyglądało może jak trening każdy inny. Tak, i, jakbym i nie w ogóle zapomniała, tego... że jest coś takiego jak adrenalina przedstartowa. Mm -hmm. Mm -hmm. No całe szczęście już później mi to wróciło i gdzieś tam już jestem na tym etapie e, tego stresu przedkowidowego, że tak to nazwę. E, więc jest ok, ale wtedy no, naprawdę ja się czułam nieswojo mm -hmm. przed tym startem. Czyli jednak stres jest potrzebny. Tak. W sporcie szczególnie. Mm. Bo to ten dobry stres. No tak. A z jakiegoś jeszcze względu te, te zawody może były szczególne? No nie było kibiców. Mhm. Więc trybuny były puste jak nawet... Jak na treningu. Tak, jak na treningu i nawet jak jechały zawodniczki z, z, z Japonii, to w ogóle nie było żawy na trybunach. Mhm. Tutaj jednak w Paryżu czy jechał twój, czy nie twój, tam była taka wrzawa. Jak mhm. padały rekordy świata, to ja po prostu ciary miałam na całym, na całym ciele. Mhm. I Tutaj na pewno się inaczej jechało. A lubisz tą atmosferę właśnie takiego kibicowania, hałasu? Tak, 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 lubię. No bo to samo też dodaje takiego powera, że wiesz, że są kibice, którzy przychodzą specjalnie, mm -hmm. no może nie też specjalnie dla ciebie, no bo jak są nawet obcokrajowcy, z, obce, z innych państw kibice, ale oni przychodzą i kibicują. Mhm. I właśnie to jest super, że nie tylko swoim kibicują, tylko innym, innym zawodnikom. No i to jest takie, no to jest takie mhm. fajne, że kibic przychodzi dla ciebie. A spotykałyście też właśnie kibiców z Polski na Igrzyskach, teraz w Paryżu? No nie. A. Tak, tak, tak nie było. Na naszych konkurencjach widać tych, tych kibiców z Polski. Może gdzieś tam byli, ale nie ujawniali się. Mhm. Ale czasami. To pewnie też nie są duże trybuny, faktycznie. No, tam w, w Paryżu akurat były trybuny, tylko no. Kolarstwo torowe nie jest tak w Polsce rozpowszechnione mm -hmm. jak inne dyscypliny i nawet jak właśnie na igrzyskach dane konkurencje dyscypliny są rozgrywane w tym samym czasie no to wiadomo no tak. że kibice pójdą na ten Sport, gdzie jest bardziej rozpromowany i mm -hmm. gdzie, nie wiem, zawodników bardziej znać, czy, czy w, myślę, że w tą mm -hmm. stronę. Aczkolwiek było na rozgrzewce, y, znaczy na treningu przed startami tak, że jechałyśmy gdzieś tam po, po torze i było słuchać dalej Polska! No. <noise> więc... Czyli ktoś tam był jednak. Tak, tak, Może tak. nie było takiego bezpośredniego spotkania, Tak, ale... tak. Więc ale to, to też jest fajne, no bo jak zawsze to usłyszę, no to odwrócę się, pomacham, bo, mm -hmm. bo to jest takie miłe. Super. A jak sobie radzisz z takimi, takich momentach, w którym coś nie idzie po twojej myśli, czy właśnie, no nie wiem, może to są jakieś upadki czasami, czy, czy po prostu nie pojechałaś tak, jakbyś chciała, jak sobie wymarzyłaś. Jak sobie radzisz w takich momentach? No na pewno jest analiza z trenerem i wtedy mówię, że kurczę, spodziewałem się czegoś innego, robię w stu to... To, co, to, co powinna, nie robię mhm. nic innego dookoła, żeby mi to e, gdzieś tam zagroziło. E, no i wtedy wydaje mi się właśnie, że trener jest taką osobą, że e, gdzieś tam jest to jego wsparcie i mówi, że słuchaj, no ale my się szykujemy, nie wiem, do innej imprezy. Więc tutaj jest jeszcze możliwość, że mm, gdzieś tam tej nogi świeżej nie ma, bo mhm. nie wiem, pół roku temu y, chorowałam przez jakiś tam okres i gdzieś mi tam wypadły te treningi. Y, sama też sobie próbuję, jakby, znaleźć na to y, odpowiedź, czemu jest mhm. tak, a nie inaczej, ale czasami jest y, ciężko, no bo jednak poświęcać się temu sportu y, całe życie. są większo, Większość jest wyrzeczeń niż tych, y, tych nagród pozasportowych poza i mhm. jednak chcesz się rozwijać, ale no, trzeba wiedzieć, że też jesteś tylko człowiekiem i jakby, no już po tylu latach trenowania jest gdzieś tam możliwość taka, że twoje ciało już nie będzie nadążać tym, tym treningom. Mhm. No tak, też czas tej kariery sportowej jest ograniczony. Tak. Czy jakoś już też o tym myślisz? Co, co dalej? W jakim kierunku byś chciała pójść? Czy jeszcze, jeszcze jakieś takie kilka lat dajesz sobie? Na, na pewno rano. jest już bliżej Kiedy? kariery y, niż y, dalej. Mam nadzieję, że jeszcze do Los Angeles y, mm -hmm. będę trenować bez żadnej kontuzji. Y, no ale jak będzie, no to też y, zobaczymy. I też na pewno chciałabym już w tym okresie zacząć coś myśleć o czymś innym niż y, o jednak stricte trenowaniu. Bo wiem z doświadczenia też mm -hmm. innych y, osób, które kończyły karierę sportową i nagle fajnie, bo przez miesiąc można sobie odpocząć, siedzieć mm -hmm. w domu, nic nie robić, ale jednak przychodzi taki czas, że e, jednak jesteś bez Brakuje niczego. czegoś. W sensie, że nie trenujesz już, mm -hmm. ale. Jakaś praca musi być, i jakby czasami jest tak właśnie, że wiem, że osoby wtedy mają taki dołek psychiczny mhm. i po prostu depresja się zaczyna, no bo wczoraj miałaś coś, a dzisiaj jesteś bez niczego. Mhm. I wiem, że na to też muszę się przygotować, i dlatego chciałabym tego uniknąć i chciałabym w tym najbliższych paru latach zacząć coś myśleć o czymś innym. Mam taki jeden pomysł, ale mhm. no właśnie muszę coś zacząć robić w tym kierunku, żeby, żeby spełnić takie moje pozasportowe marzenie. Mhm. No tak, bo to nawet chodzi o takie wygenerowanie tego, um, tej aktywności, którą poświęcisz swój czas, bo teraz są to głównie treningi, a godzin w tej dobie nadal jest dużo i co tutaj ze sobą zrobić, nie? Tak, więc na pewno... Coś będę robić w tym kierunku, ale mówię, może po drodze się urodzi jakiś inny pomysł, mm -hmm. więc no, też może trochę na spontanie będzie, bo jednak życie sportowca chyba też jest trochę tak na spontanie, no bo te treningi mamy już mm -hmm. stricte ułożone, co o której godzinie, ale na przykład ja nie jestem w stanie się z kimś umówić na przyszły tydzień. Bo ja nie wiem, jak moje treningi będą wyglądać. Nie wiem, czy nie wiem, gdzieś nagle nie pojedziemy na jakieś zgrupowanie, więc ja to tak zawsze mówię, że na spontanie najlepiej. Mhm. Ale no taką właśnie karierę pozasportową, gdzieś już też trzeba sobie mhm. szkować, żeby jednak z czystą głową zakończyć karierę sportową i zacząć robić już w normalnym życiu mhm. coś, coś innego. A masz jakieś marzenia właśnie poza sportowe? Chciałabym otworzyć swoją kawiarnię. O, czyli jednak pieczenie tutaj tak, jest cały czas. Tak, tak, bo mówię, to mi sprawia taką y, przyjemność, mm -hmm. i ja lubię chodzić do kawiarenek takich, no, takich. fajnych, takich z klimatem, i chciałabym też otworzyć swoją. Mm -hmm. Okej, okay, no to Więc jak to super Własny pomysł. biznes. No, ale do tego też trzeba mieć jakieś tam y, postawy, mhm. żeby jakoś od y, zacząć. A wiadomo, że y, w tych czasach w gastronomii, no to jest tak, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. I to jest no takie, tak. że trzeba mieć pomysł, punkt, mhm. reklamę, e, żeby to, to ruszyło do przodu. Mhm. Więc no, na pewno, jak gdzieś mam nadzieję, że już będę otwierać, no to też będę mieć świadomość tego, że to może wyjść albo i nie wyjść. Jak w sporcie. Tak, jak w sporcie. <laughs> Ale też widziałam, że na, na twoim, e, jednej z Twoich rolek Instagramowych, że robiłaś naleśniki na rowerze stacjonarnym, tak? tak? Czy właśnie na właśnie tej? To, to tej rower torowy i to ten postawiony na rolce. Tak, no więc słuchaj, taka atrakcja. Na pewno wiele osób by chciało takiego naleśnika. No myślę, coś. że jakieś pokazy w kawiarni to też mogłyby być e, okej, okay, nie? Pomysł na biznes jest. Tak. Dobrze, to czego ci mogę życzyć? Teraz rozumiem, że już koniec urlopu, koniec odpoczynku, więc kolejnych sukcesów czy wytrwałości w treningach. Myślę, że wszystkiego po trochu. I przede wszystkim zdrowia i żadnej kontuzji. Rozumiem, że te kontuzje się ciebie na razie nie trzymają. Tak, ja w ogóle o nich nie myślę i ich nie przyciągam do siebie. Niech one gdzieś tam będą, ale z boku. Okej, okay. no to życzymy ci bez wypadkowych jazd po torze. I dużo wytrwałości i trzymamy kciuki. Dziękuję Dzięki bardzo. Dzięki wielkie za rozmowę. Dziękuję również. Osi Speak Up, czyli głos niosący realną pomoc. Wejdź na stronę fundacjaosi.eu i dowiedz się więcej.